Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Arkadiusz Jabłoński z Katedry Filozofii Społecznej KUL. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. Wczoraj po ogłoszeniu wyników badania ExitPoll było to 41%, a już mamy wyniki Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu ponad 99% obwodowych komisji. I z tych danych wynika, że PiS zdobywa w tych wyborach 45,5%. Koalicja Europejska 38,3%. Wiosna 6%. Konfederacja, która wczoraj jeszcze liczyła na, na udział w tym torcie mandatowym w Parlamencie Europejskim. Wszystko wskazuje na to, że poniżej progu wyborczego 4,5% KUKI z No KUKI z 15 największym przegranym od tego. Możemy rozpocząć yy, wiosna. Też przegrana, bowiem y, wynik dwucyfrowy im się marzył, ale w granicach 10% dawano im przez dłuższy tak. czas w sondażach. No i teraz. Y no teraz jest pytanie najważniejsze, co zdecydowało o mimo wszystko tak dużej przewadze Prawa i Sprawiedliwości nad koalicją e, europejską. To pierwszy raz jest taka sytuacja, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w wyborach europejskich rzeczywiście e, wygrywa, i to wygrywa z dosyć dużą przewagą. Mógłbym powiedzieć dobra kampania, ale sam w to nie wierzę. Po prostu wydaje mi się, że jednak zadecydowały realne działania i to, co zrobiono przez ostatnie 3,5 roku rządów, nazwijmy to transferami ym, socjalnymi, ym, konkretnym, yy, konkretną poprawą yy, sytuacji finansowej ludzi i myślę, że pewien nawet strach, że można to utracić przy braku mobilizacji, powodował, że ten elektorat zareagował na wezwania przywódców pis do tego, żeby pójść do tych wyborów, że one są ważne i, i, i zagłosowali. Po drugie, wydaje mi się, że troszeczkę same decyzje instytucji Unii Europejskiej, bo to nie parlament, ale prawda, no bądźmy szczerzy, przeciętny człowiek łączy wszystkie Komisja instytucje, Europejską, komisje, a, a nawet Trybunał, Konstytucyjny czy Trybunał Europejski w jeden, w jeden, w jeden taki amalgamat zwany Unią Europejską. Europejską. No i te wybory to też było coś takiego, jakby taki głos za tym, aby wreszcie nastąpiła może jakaś zmiana w tej Unii Europejskiej, czyli także ta narracja, która była, była tutaj stosowana, że warto pójść, bo może że jest to historyczna szansa, aby także w skali europejskiej nastąpiły jakieś zmiany, no mógł też zadecydować o mobilizacji tego elektoratu pisowskiego. Koalicja Europejska osiągnęła niższy wynik, nie chcę mówić, że przegrała, no bo to jest jednak też duży wynik, chociaż zdecydowanie nie taki, jakiego by się liderzy tego ugrupowania spodziewali, ale no właśnie osiągnęła ten wynik, bo nie przed stawiła jakiejś e, spójności, nie miała takiej spójności programowej, w związku z tym, że, że było tam kilka tych y, ugrupowań y, s, o momentami skrajnie różnych y, programach, poglądach. Y, straszenie pisem nie poskutkowało, poleksitem nie poskutkowało? No. Nie poskutkowało straszenie pisem i poleksitem, to znaczy ono poskutkowało do pewnej granicy. Tą granicą jest chyba mniej więcej 30 parę procent, właśnie, gdzie można zmobilizować tego elektoratu twardego, który jest faktycznie antypisowski. Natomiast potem jeszcze m, dla nich chyba niekorzystnie uruchomiono kwestie e, antyklerykalne, e, powiązane właśnie z pedofilią w kościele. I to miało chyba charakter przeciwskuteczny. To wcale nie zmobilizowało elektorat, elektoratu. Który, który byłby właśnie skłonny głosować na koalicję europejską. No bądźmy szczerzy, po stronie koalicji europejskiej jest przecież wielu Polaków, którzy mają, gdy idzie o swój światopogląd, bardzo takie umiarkowane, nawet z lekkim przechyłem, konserwatywne poglądy, no, po prostu stawiają na partię, która bardziej im się jawi jako liberalna, właśnie bardziej jako wolnorynkowa, a nie jako obyczajowo skrajna, która zaczyna, zaczyna już atakować Kościół, które ciągle jeszcze w Polsce znaczy bardzo dużo. Rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni, powiedział podczas wczorajszego wieczornego wystąpienia Jarosław Kaczyński. Jak należy traktować panie? Panie profesorze, te słowa, to znaczy, że, że pis zdaje sobie sprawę, że. W całym Parlamencie Europejskim wielkiej roli odgrywać nie będzie, i to jest ten najbardziej miarodajny sondaż, który Prawo i Sprawiedliwość będzie chciał wykorzystać w kampanii jesiennej parlamentarnej? No, każda partia będzie chciała, no przecież na tym polegała w ogóle mobilizacja tak duża. Bądźmy uczciwi, no. Parlament Europejski to naprawdę ciągle jeszcze ciało polityczne, które ma niewielkie znaczenie nawet dla polityki europejskiej, a co dopiero w przeniesieniu na sytuację w danych krajach. Więc to zagrzewanie do boju miało przede wszystkim na zasadzie zmobilizowania i pokazania, że mamy już na starcie przewagę, gdy idzie o ten trójskok, jak niektórzy to nazywają, wyborczy. I udało się w tym, w tym względzie prawu i sprawiedliwości. No, tutaj szansa dla koalicji. Yeah. <laughs> Europejskiej była duża, no bo to są właśnie wybory, które im przynosiły do tej pory przewagę. i były naj... się też tak kształtowali, formatowali jako tak. Partia Europejska czy, czy Koalicja Europejska, prawda? Gdzie idą duże miasta tak. głosować, gdzie właśnie dużo tak zwanych postępowych światopoglądowo osób chce uczestniczyć w tych wyborach, a ludzie właśnie umiarkowanych, czy konserwatywnych, no traktują, traktowali zawsze te wybory z Większym dystansem. Ta mobilizacja spowodowała teraz, że Prawo i Sprawiedliwość ma naprawdę duże, jakby dużą szansę no, powtórzenia, powtórzenia tego poprawienia znacząco poprawienia tego w wyniku wyborów. Zdaje do... się, że w przypadku koalicji europejskiej nie podziałała ta y, mityczna premia za zjednoczenie. No, nie wiemy, co byłoby, gdyby te partie szły wszystkie osobno. Jest że, że... dużo szansa, że nowoczesna nowoczesna czy SLD, czy nawet PSL no, z takim samym skutkiem startowaliby jak Cookies jak czy Konfederacja i wtedy tylko, prawda, Platforma Obywatelska miałaby może wynik zbliżony, może niższy. No tutaj myślę, że, że do dopiero czas przyjdzie na analizy. Na pewno zwycięskie czuje się SLD, no bo podejrzewam, no kilka że sama, ładnych tak, nazwisk samodzielnie nie przekroczyliby progu, natomiast te wielkie nazwiska na dobrych miejscach nas powodowało, że się A To mogą też po pokazuje, że e, ci doświadczeni politycy e, cały czas jednak mogą liczyć na duże poparcie, a właściwie e, ta, to, to młodsze pokolenie e, działaczy lewicowych, właściwie nie. No tak, to też tak było pomyślane, żeby umieścić na tak zwanych miejscach biorących kogoś z SLD. No to chyba porozumienie brzmiało, bierzemy tylko tych, którzy są na tyle wielcy, no, że można ich nawet już traktować jako występujący w swoim imieniu, a nie reprezentujący partię. No i, i, ale to też no, SLD teraz ma prawo. Mówić to nasi jednak będą w Europarlamencie. Panie profesorze, wysoka frekwencja, oczywiście wysoka to pojęcie względne, ale w porównaniu z tym, co się działo pięć lat temu, prawie dwukrotnie wyższa frekwencja w tych wyborach, to znaczy zaczęliśmy się bardziej interesować tym, co się dzieje w Brukseli? Nie, raczej tak jak mówiłem, że to chyba bardziej wiąże się z tym, że elektorat był mobilizowany na ten, na kolejne wybory. No i te miały być pierwsze z cyklu i to bardziej zadecydowało niż jakieś mocniejsze zainteresowanie Unią Europejską. Może o tyle też, o ile wspomniałem, że ten z jednej strony obawa, że przyjdą eurosceptycy, którzy zniszczą um, instytucje unijne, no decydowała, że po stronie opozycyjnej była większa mobilizacja. A z drugiej strony oczekiwanie właśnie reformy i to po ważnej reformy spowodowała, że ta strona, nazwijmy to bardziej prawicowa, też mocniej się mobilizowała, żeby no, może tym razem faktycznie dokonać jakichś zmian. Czekamy oczywiście na podział mandatów, ostateczny, bo, bo to jeszcze zależy od kilku czynników i chyba nie pokusimy się tutaj dziś teraz o stwierdzenie, kto choćby na Lubelszczyźnie ten na pewno mandat zdobył. Natomiast Natomiast chciałem zapytać o, o to, co po tym podziale, a wiemy, że, że już kilka tych nazwisk z, ze składu rządu dostanie, zdobędzie mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego. No i w związku z tym pewnie szykuje się rekonstrukcja. Czy to coś zmieni w polskiej polityce, no przede wszystkim do czasu wyborów? Nie, myślę, że to już będzie... Raczej, raczej tylko takie roszady, jak to się nazywa, personalne. Przyjdą kolejni politycy, ale żadnych istotnych zmian w kierunkach polityki nie przewiduje. Jeżeli już, no to będą, będzie to właśnie kontynuowanie tych zapowiadanych już z tak Piątki Kaczyńskiego działań. No może jeszcze pojawią się jakieś oferty dla osób, które do tej pory nie czują się zauważone przez właśnie koalicję, rządową i tutaj, tutaj może akurat to dotyczyć jakiegoś ministerstwa, które zmieni, zmieni teraz swoje szefostwo. No, myślę, że jakaś, jakaś zmiana polityki, czy właśnie próba poszukiwania rozwiązań może dotyczyć ministerstwa edukacji, prawda? bo tutaj to było. Czyli po gorącej kampanii, też gorący czas pewnych negocjacji, roszat personalnych na szczytach władzy. Będziemy oczywiście o tym rozmawiać, tymczasem bardzo dziękuję. Dziękuję. Profesor Arkadiusz Jabłoński z Katedry Filozofii i Społecznej Kul był gościem Rady Lublin. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.